wszystko jest iluzją. Pierwszy weekend czerwca to już tradycyjnie Dni Chrzanowa. W tym roku rozpoczęły się w piątek od występu gwiazdy zespołu Pectus, który dał świetny koncert i rozbujał publiczność. W sobotę od rana także atrakcji nie brakowało. Przedpołudniowy blok skierowany był głównie do dzieci. Bańki fruwają po całym Chrzanowie, jak widać, i mam nadzieję, że będą fruwać jeszcze przez dwa dni. Dzisiaj mamy zaczarowane bańki mydlane aktorów z teatru Inna Bajka. Będą to szczudlarze w pięknych kostiumach, którzy będą robić różnego rodzaju zwierzątka z baloników, również bańki mydlane i wiele, wiele innych rzeczy. Dziś wiem, życie cudem. Na placu Tysiąclecia stanęło także miasteczko rowerowe Piotra Bielaka. Najmłodsi mogli tu poczuć się niemal jak na prawdziwych drogach. Podczas dzisiejszej imprezy chcielibyśmy nauczyć dzieci przed okresem wakacyjnym bezpiecznego poruszania się po jezdni i podstawowych przepisów ruchu drogowego. Stąd znaki, stąd ulice mini? Dokładnie tak. Przywieźliśmy to, ponieważ chcemy odzwierciedlić, jak to wygląda w rzeczywistości. Była także możliwość, by spróbować swych sił na nietypowych rowerach, które do Chrzanowa wraz z konstruktorem przyjechały z Łodzi. Koledzy znali mnie jako mechanika, budowałem kiedyś samochody do rajdów. Przyszli z takim zadaniem dla żartów: zrób rower, który skręca w drugą stronę. No to zrobiłem. Wpadłem później na pomysł, że taki rower można wykonać czterema sposobami, na przekładniach, na cięgnach, na jeszcze innych elementach, także że wykazałem się. No i to jak masz taki rower, co się skręca odwrotnie, to teraz zrób taki, żeby się pedałowało odwrotnie. No to teraz zrób taki coś. No jak już miałem kilka, no to robimy imprezę. No i tak się zaczęło. Chętnych do testowania tych pojazdów nie brakowało. Jest to wyzwanie jak najbardziej. Nie jest to prosta rzecz, ale warto spróbować czegoś innego niż normalna jazda na rowerze, jak najbardziej, także zapraszamy. Co było najtrudniejsze? Jazda na rowerze bez kierownicy, z dwoma kołami z przodu, bo to różne tutaj te konstrukcje. Myślę, że jazda bez hamulca jest najtrudniejsza. Na jakich rowerach jeździłeś? Jeździłem na rowerze bez kierownicy, z dwoma kołami z przodu i napędzanym na ręce. Napędzanym na ręce? Tak, napędzanym na ręce. Chodzi w tym o to, że koła napędzane są siłą mięśni rąk. Co najtrudniejsze, powiedz? No ten rower, gdzie napędzałem rękami, jest bardzo mały i taki zwrotny, więc to było trudne. Nie powiem, że jest to zabawne. Fajne doświadczenie. No cóż, ten czerwony jest najciekawszy. No. Sterowanie wymaga troszeczkę umiejętności. Dwa krzywe koła z przodu. Tak, dwa krzywe koła z przodu. I łatwo załapać, o co chodzi, żeby równowaga była? No, chwila praktyki. A jak się napędza rower pupą, proszę powiedzieć? Skakać. Jest zabawa? Jest zabawa, naprawdę fajnie. Popołudnie to już koncerty. Na scenie pojawił się m.in. zwycięzca tegorocznego przeglądu kapel w Chrzanowie, zespół Szklane Oczy. Po tej dawce muzyki przyszedł czas na występ chrzanowskiego zespołu Świder Ani, który zagrał pierwszy koncert po długiej przerwie. To był wieczór pozytywnych emocji. Po ciepło powitanym i oklaskiwanym świdrze sceną zawładnęli muzycy z Ukrainy, czyli orkiestra Brevis. Zagrali w nietypowych aranżacjach z orkiestrą symfoniczną najbardziej znane utwory rockowe ostatnich kilkudziesięciu lat. Ze sceny popłynęły śpiewane wraz z publicznością utwory AC/DC, Metallica czy Deep Purple. Orkiestra zbierała ogromne brawa od publiczności, która coraz bardziej wypełniała plac Tysiąclecia i bawiła się wraz z solistami orkiestry. Po tym koncercie nadszedł czas na występ gwiazdy wieczoru Michała Szpaka. Sobotni wieczór zakończył DJ Damian. W niedzielę sporo działo się od rana. Rajd rowerowy, zawody sportowe, targi zdrowia i ponownie gwiazdy na estradzie.
Tym razem zaczęło się od humorystycznego akcentu, czyli występu kabaretu Smile. Artyści rozbawili chrzanowian. Po nich na scenie pojawiła się Monika Lewczuk, popłynęły lekkie, wakacyjne dźwięki. Sporo osób czekało też na występ zespołu La Oche, którego jeden z utworów, Nieraj, niedawno był na pierwszym miejscu listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Ten wieczór zakończył koncert Zakopauera i pokaz sztucznych ogni.